Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgierd, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od paru lat dziennikarz. Witamy w naszym tradycyjnym donosie do Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj, Panie Jarosławie, dużo się wydarzyło, o czym na pewno ani Wąsik, ani Kamiński Panu nie chcieli zameldować, bo to nie były miłe i dobre rzeczy. Tomku, zaczynasz. Panie premierze do spraw bezpieczeństwa, wicepremierze do spraw bezpieczeństwa, na pewno pan Wąsik i pan Kamiński będą usiłowali panu bagatelizować to, że nastąpiła zmiana szefa Straży Miejskiej w Warszawie, no i na panów nieszczęście została tam mianowana pani major Magdalena Eismund. To jest bardzo poważny problem. Jak wiecie panowie, w tej chwili będzie bardzo poważna sytuacja. Będziecie musieli robić wszystko zgodnie z prawem. Wszystkie dostępy, już tak ogólnie powiem, wszystkie dostępy do monitoringu, wszystkie dostępy do komunikacji, różne rzeczy dotyczące lokali konspiracyjnych. I już dalej nie będę wymieniał, bo ja jednak naprawdę jestem patriotą i dbam o nasze państwo. Te wszystkie rzeczy, które życie się skupia w Warszawie, różne inne tematy dotyczące ewidencji ludności. Szanowny panie premierze, tutaj już jest inaczej. A poza tym będzie wam trudno knuć. Jeżeli chodzicie, mieliście pomysł na usadowienie w najbliższym otoczeniu pana prezydenta Trzaskowskiego, jakichś tutaj ludzi, którzy później będą mogli zrobić to, co pan chciał zrobić z Leperem. To już, jak to mówią pana znajomi, nie pawie zło, no to będzie kłopot. No nie, to nie jest dobra sytuacja. Ja rozumiem, że pan Wąsik będzie bagatelizowanie, co no, to jest słabe, to już jest słabe. To już jest trudne, rzeczywiście. Przy tym, że straciliście Pegasusa, co prawda nas teraz podsłuchujecie, a nawet założyliście sprawę, o której Janek powie. U mnie naprawdę robicie to tak bardzo, to nie da się zorientować, że się włącza czerwona lampka przy wszystkich rozmowach od kamery w iPhone'ie. No, to jest niesamowite. Macie jeszcze inne problemy, o których zaraz powiemy. Teraz Jan Kutny. Znaczy nie, zajmuję się mną, a za moim pośrednictwem również tobą i paroma innymi osobami Mazowiecki Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. To i tak jest postęp, bo wcześniej się zajmował mną Małopolski Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Tam się zajmował brat bliskiego kolegi, brata Zbigniewa Ziobro. Tutaj też zrobiliście taką konstrukcję prawną, która sugeruje, że były kłopoty ze znalezieniem chętnego, który chciałby prowadzić tą sprawę. I ja mu się nie dziwię. Bo tam nie ma. Bo informuję prokuratorów, którzy się zajmują mną, że wszystkie wnioski o kontrolę operacyjną, które złożyliście, są bezprawne i wszystkie zgody, które dostaliście, są wyłudzone. Sędziów też uczulam, że nie ma i nie było żadnych podstaw. Wszystko jest wytworzone, sfałszowane, na bazie siedzi jakiś taki koleś, pisze sobie notatkę operacyjną, że coś gdzieś usłyszał i na tej bazie to on sobie chce prowadzić inwigilację i tego. No oczywiście w moim wypadku nie jest to żadna nowość, tak samo jak w wypadku Tomka, bo w zasadzie jestem bezpośrednio inwigilowany już 6. rok. Robiły mnie chyba już wszystkie delegatury CBA w tym kraju. Chyba delegatura Szczecin mnie nie robiła, ale mogę czegoś nie wiedzieć. Oj. Przecież delegatura Szczecin pracowała również nad tematem pana Pawła K., który stał się... Ale ja mówię, że ja nie... Wiesz, bo Białystok widziałem, Wrocław widziałem, Lublin się mną zajmuje etatowo niemalże, bo w Lublinie macie, a teraz Mazowiecka w każdym razie. Panie premierze Kaczyński, pan jest teraz odpowiedzialny za bezpieczeństwo. To ja pana jako obywatel proszę, jako dziennikarz, żeby pan sprawdził tą informację, że Mazowiecka, wydział prokuratora Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, bezprawnie inwigiluje mnie jako dziennikarza i prowadzi bezprawne postępowanie
I mało tego, konsultuję wedle mojej wiedzy tezy tego z jednym człowiekiem. No, nazywanie go dziennikarzem jest, no powiedzmy sobie, no od ładnych paru lat za tego dziennikarza uchodzi. Rzeczywiście nie jest wpisany w żadne rejestry, ale kiedyś był. I powiem w ten sposób. Źle się bawicie, panowie. Więc ja mam nadzieję, że to się dzieje, panie Jarosławie, poza pańską wiedzą. Bo jak się okaże, że za pana wiedzą, no to ja rozumiem, że ma pan tyle tych problemów prawnych, że jeden problem więcej, jeden mniej, to już na tym poziomie. No bo umówmy się, jak się ma 73 lata, tak jak pan, to ile można odsiedzieć, prawda? No jeszcze jest jeden poważny problem. Pewnie też to bagatelizują, ale jak pan widzi, został wypuszczony z aresztu szef GetBacku. Jest skierowany akt oskarżenia do sądu również w drugim odłamie tej sprawy GetBacku. Chodzi o szefostwo, nie o samego szefa. No i tam wypływają jakieś taśmy z otoczenia pana premiera Morawieckiego. Tam jest kwestia powoływania się na wpływy w CBA. Ci ludzie twierdzą, że CBA wcześniej dokładnie było informowane o tym, że z GetBacku mogą zginąć pieniądze. Powiem panu, że tutaj okazuje się, że to nie tylko ja i inni ludzie mówią to, że roztaczało parasol ochronny nad grupami przestępczymi. Wskazywałem panu Wulkę Kosowską, aferę przebierańców. Znaczy, afera przebierańców to było to, że wy stworzyliście taką grupę, która miała przejąć inne grupy przestępcze. Tak naprawdę, Tomku, tak zrobił Wąsik i Kamiński. Natomiast ja myślę, że musimy powiedzieć jedną rzecz, to ja powiem, bo jest taka taśma, która się nagrała z rozmowy, której byłem świadkiem, z panem Piotrem. P. I ci przebierańcy, uwaga, panie premierze, twierdzą, i tam, no bo ten pan Piotr P. należał do tego szerokiego grona gangów przebierańców, on tam akurat zarzutów konkretnie jako członek gangu przebierańców nie ma, natomiast ma zarzuty w wątku dotyczącym wyłudzania przez ten gang podatku VAT. Natomiast tam jest taki wątek, w którym on opowiada, że jeden z mafiozów tej grupy odpalał na życzenie właśnie swoich prowadzących ze służb 10 milionów, które miało być przekazywane panu. I to jest wszystko w protokołach. Pan się przyjrzy temu i może pan wyjaśni, kto te pieniądze, kto zrobił z pana szyld, wpis i zbierał te pieniądze. Bo to jest bardzo ciekawy wątek i on wcześniej czy później zostanie wyjaśniony. I to się bardzo ładnie nagrało, jak on opowiada o tych pieniądzach, które były przygotowywane, bo on twierdził, że ta rozmowa z Tomkiem wyglądała zupełnie inaczej. Że ja miałem przedstawić Tomka jako jakiegoś pułkownika SKW i że w ogóle tam mieliśmy po prostu Bóg wie co opowiadać. Potem się okazuje, że na tej taśmie nic takiego nie ma. I jest problem. Bo jest natomiast o tych pieniądzach, które były brane przez kogoś rzekomo dla pana i dla partii. Bardzo nieciekawa sprawa, panie Jarosławie. Panie prezesie, już tak jak już mówimy o rzeczach, które dokładnie znamy, no to przypominam panu, że dalej nie wyjaśniliście opinii publicznej, co się stało z tą kwotą 500 milionów euro. I tego pana Albańczyka, który ze mną rozmawiał i mówił, że pomagał panu w kampanii wyborczej i usiłował uwolnić te pieniądze, które zostały zatrzymane w banku Pekao S.A. Nic o tym nie mówicie? Cisza. W sumie 500 milionów euro przy tych waszych 260 miliardach poza budżetem, to tam taki prysz na pośladkach dinozaura, ale to parę groszy jest. Zresztą jeszcze jest ciekawy wątek. Jak nie wiem, jak na razie poradziliście się z Amerykanami, którzy się bardzo zdenerwowali, bo te pieniądze podlegały pod jakąś tam międzynarodową jurysdykcję, ale
coś żeście zrobili, że Amerykanie się chwilowo uspokoili, ale jak się dowiemy co, to nie omieszkamy pana, panie Jarosławie, poinformować. Chyba jak na ten tydzień daliśmy panu dużo pracy, więc teraz pan pozwoli, że polecimy, podziękujemy i polecimy teraz pismo. Panu też polecamy, bo pan lubi czytać to ciekawe artykuły. Dzieje Polski według Putina, historia na weekend, bestseller nasz, wiemy o tym, że jest trudno dostępny. Z tego tekstu się można dowiedzieć o tym, co Putin myśli o historii Polski, historii naszego regionu, który to, można powiedzieć, ma to wpływ na późniejsze jego działania polityczne. No tutaj, drodzy Państwo, jest moja i Tomka, i książka i Tomka, biografia pana ministra Kamińskiego. Wydał na nią parę milionów złotych, żeby poczytać przed drukiem. Drodzy Państwo, teraz pracujemy nad książką Brudne CBA. Też wydaje, jak widzicie Państwo, po Tomku dużo pieniędzy, żeby dowiedzieć się. I znowu cholera, nie idzie. Nie pawie zło, panie ministrze, nie pawie zło. Znowu będzie, że książka nie istnieje, tylko potem książka się zostanie wydana. Janku, bardzo przepraszam, ale jeszcze miałeś powiedzieć o jednej rzeczy i zapomniałeś, bo chciałeś sam się zadenuncjować. No przepraszam. A tak, panie premierze, jest taki problem z moją obserwacją, to znaczy oni nie zauważyli, że ja wyszedłem, a zauważyli, że wracam i główkowali, jak rozwiązać ten problem, no i nie zameldowali, że wychodziłem. Czuję się jako obywatel czuję się po prostu źle obsłużony. Tyle pieniędzy podatnika i takie efekty. Niedobrze, drodzy Państwo, niedobrze. Dziękujemy.